Hej, witam Was serdecznie, jestem Itann, a w tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować program Adobe Premiere Pro w wersji CS 5.5, który montuje swoje filmy. Oczywiście idąc już do meritum tego odcinka, klikamy sobie nowy projekt, nazywamy go tak jak chcemy, ja to nazwę po prostu YT, klikamy OK i w tym miejscu należałoby stworzyć swój taki jakby profil, w jakiej jakości materiały będą u nas stworzone i w tym celu klikamy na Settings i najlepiej ustawić sobie to właśnie tak jak ja tutaj teraz mam, czyli 60 klatek, no chyba że ktoś nagrywa w 30, no to oczywiście wybiera tutaj opcję 30. Square Pixel zostawiamy na 1.1 i dosyć dwie istotne rzeczy to ustawienie wartości 1920 i 1080 w tych dwóch miejscach, co oczywiście będzie odpowiadać jakości Full HD. Możemy jeszcze sobie oczywiście zapisać ten projekt, żeby za każdym razem go nie tworzyć, czyli na przykład HD3. OK. I w tym momencie nasz projekt HD3 już się pokazał w tym miejscu, więc jeżeli ustawiliśmy sobie takie wartości, jakie chcemy mieć zawsze docelowo, to już ten projekt będzie tutaj, więc należy go po prostu z tego miejsca wybrać. Tak więc klikamy później OK. Projekt nam się załaduje. I w tym miejscu mamy oczywiście naszą bazę do tworzenia naszych materiałów. Oczywiście największy ekran będzie przedstawiał nam to, co będziemy, to nad czym będziemy pracować. Linia na dole to jest miejsce, w którym będziemy umieszczać nasze materiały, aby móc poddać je obróbce. Po lewej stronie na dole widzicie efekty, jakie można zastosować do obrabianego materiału i po lewej na górze miejsce, do którego będziemy jakby zaciągać nasze bazowe filmiki, aby móc je po prostu później przerenderować. W tym miejscu klikamy sobie prawym przyciskiem Import, zaznaczmy sobie może ten jeden filmik. W tym momencie on już mi się tutaj do programu załadował, przeciągam go na naszą linię. Mogę oczywiście sobie troszeczkę przybliżyć, aby mieć większą precyzję odnośnie edytowanego materiału i w tym miejscu mogę na przykład dodać jakiś na przykład coś takiego. Przesuwam i w tym momencie zobaczycie, że deep to black, czyli jest coś takiego, że puszczając nasz filmik, on będzie się powoli rozjaśniał. W ten sposób mamy takie nasze, powiedziałbym, drobne wejście do danego materiału. Możemy oczywiście tutaj zastosować bardzo wiele różnych metod jakby wejścia do filmiku, czy tam przejścia przez sceny. Więc na przykład teraz będzie coś takiego, jakby jakieś 4 strony nam się rozkładały. Oczywiście możemy to też zastosować do jakichś ujęć przejścia scen. W tym momencie ja klikam na swojej klawiaturze klawisz C, zmienia mi się na taką jakby żyletkę, którą mogę pociąć ten materiał i na przykład załóżmy, że ten kawałek mi się nie podoba, więc go stąd wyrzucam poprzez zaznaczenie i kliknięcie Delete. Mogę oczywiście teraz również dobrze przesunąć ten materiał tak, aby nie było tutaj dziury, bądź kliknąć prawym przyciskiem myszki na to wolne pole i kliknąć jakby zlikwiduj mi tą pustą przestrzeń. I w tym momencie mogę również dodać jakieś dodatkowe efekty pomiędzy tymi nagraniami. Jak widać w prawym górnym rogu jest taki efekt jakby przejścia. Oczywiście te efekty można w dowolny sposób wydłużać, tak aby na przykład wejście do kolejnego efektu było wolniejsze, natomiast cała reszta już bazująca na tym ekranie będzie o wiele szybciej się działa. Jeżeli już mamy taki nasz filmik odpowiednio zmontowany, tak jak nas interesuje, to istotną rzeczą jest, aby ustawić tutaj ten suwak na samym początku filmu, jak i również na samym końcu, bo on przedstawia nam to, co program Adobe Premiere Pro będzie chciał jakby przerenderować. I w tym momencie ja zawsze sobie klikam Ctrl S, czyli zapisanie naszego projektu oraz Ctrl M, czyli jakby przejście do okna, w którym już będę renderował. Dosyć istotna tutaj rzecz to jest zawsze ustawienie na format H264, gdyż jest on moim zdaniem najlepszy z tego względu, że zajmuje mało miejsca, a jakościowo oczywiście wypada bardzo dobrze. Możemy oczywiście później, jeżeli ustawimy tutaj te nasze bazowe ustawienia, to zapisać taki sobie projekt. Ja oczywiście zrobiłem to już wcześniej pod nazwą Full HD, ale idąc dalej w dół, plik, który będziemy chcieli zapisać i miejsce, do którego będziemy zapisać, oznaczamy w tym miejscu, czyli klikamy sobie na tą nazwę, niech to będzie folder, z którego pobierałem. Zmieniam oczywiście nazwę na prezentacja, klikam zapisz i on już utworzy mi filmik pod nazwą prezentacja właśnie tej lokacji. Drugą istotną rzeczą jest ustawienie tutaj parametrów, w jakim będą eksportowane, czyli oczywiście musimy ustawić sobie tutaj te wartości bazowe, na których jakby tworzyliśmy nasz materiał, czyli Full HD, 60 klatek, chyba że robiliśmy w 30, no to 30. Level, najlepiej tutaj ustawić 4.2 i oczywiście bitrate, czyli jakość obrazu, jaka będzie wyrenderowana. Tutaj najlepiej ustawić sobie taką jakość, w jakiej nagrywaliśmy oczywiście nasz filmik. I w tym momencie już nie pozostaje nic innego, jak tylko kliknąć na eksport. No i mam nadzieję, że w tym króciutkim filmiku udało mi się przedstawić to, czym akurat się zajmuję przy produkcji wszystkich tych filmów, które macie okazję zobaczyć na YouTubie. Mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa.